Cześć, witam bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu, a dzisiaj będzie kilka słów o plecach Boga. Zapraszam. Mam nadzieję, że Adwent minął Wam dobrze. Ja miałam w tym czasie więcej okazji, żeby być na adoracji Najświętszego Sakramentu, to znaczy nawet nie być, tylko adorować Pana i spotykać się z Nim i czytać Słowo Boże. Bardzo mi zależało, żeby tak sobie ułożyć te dni, żeby to było możliwe. I kiedy czytałam fragmenty Księgi Wyjścia i myślałam trochę o Mojżeszu, o jego historii, to w pewnym momencie bardzo poruszyło mnie to, co jest w 33 rozdziale tej księgi. Mianowicie ta historia, kiedy Bóg mówi do Mojżesza, a wcześniej rozmawia z nim tak, jak się rozmawia z przyjacielem, że jeśli ja pójdę z tobą, czy to cię zadowoli, czy to ci wystarczy? I Mojżesz odpowiada, że jeżeli ty z nami nie pójdziesz, to w ogóle zakaż nam wychodzić. W różnych tłumaczeniach jest trochę różnie. W jednym wydaniu jest powiedziane wręcz tak, że Bóg obiecuje, że pójdzie z Mojżeszem, żeby Mojżesz czuł się bezpiecznie. I bardzo mnie to dotykało i bardzo tak świdrowało moje serce i rezonowało we mnie, bo wiem, że ja bardzo potrzebuję tego, żeby Bóg szedł ze mną, że kiedy On pójdzie ze mną, a właściwie przede mną, to wystarczy, to już właściwie wszystko załatwia. Jeżeli On jest wypełnieniem obietnicy i On jest obietnicą, to nic więcej nie trzeba. To jakiekolwiek okoliczności się wydarzają w moim życiu i w Waszym życiu, to Jego obecność wszystko zmienia, bo ona zmienia perspektywę. Ona wtedy, kiedy cierpimy, ona wtedy, kiedy się cieszymy, nadal wystarcza. Jest tym, co jest najważniejsze. I poruszyło mnie też to, w kontekście trochę teologii moralnej i tego, czego próbuję uczyć studentów, że my mamy naśladować Chrystusa, że to jest dzisiaj w moralności ten rys taki główny. I jeżeli my naśladujemy Chrystusa, czyli idziemy za Nim i jesteśmy z tym Bogiem, który nas wyprzedza, to widzimy Jego plecy. To w tej naszej drodze wiary i w tej naszej drodze życia jest trochę tak, że idziemy po śladach kogoś, kogo kochamy, kogoś, kogo wybieramy i kogoś, kto pierwszy ukochał nas i kto pierwszy wybrał nas, ale widzimy jego plecy. I że to może być momentami trudne. Widzieć plecy Boga, widzieć Boga, który się przechadza między nami. W tej scenie z Mojżeszem jest też przejmujące to, że Mojżesz tak prosi: pokaż mi swoją chwałę, pokaż mi siebie, daj mi się zobaczyć. I Bóg mówi: nie możesz mnie zobaczyć, ale ja przejdę, ja cię dotknę, ale kto by mnie zobaczył, to by umarł. I my ciągle jesteśmy w tym momencie, kiedy czekamy na to spotkanie twarzą w twarz, kiedy tęsknimy za niebem, kiedy tęsknimy za wiecznością, a dziś widzimy jakby w zwierciadle, ciągle niejasno. Ciągle gdzieś ta Jego obecność się tylko i aż odbija. I kiedy dalej myślałam o tym słowie i o tym wszystkim i trochę o moim życiu, to doszłam jeszcze do jednego wniosku, że okej, dzisiaj widzę plecy Boga i za Nim mam iść, ale jednak są momenty, kiedy mogę spotykać Jego twarz, kiedy mogę się przeglądać w Nim. I oczywiście spotkanie w Eucharystii to jest to główne spotkanie, ale jest też inne spotkanie. To są spotkania z ludźmi. To są te chwile, kiedy Bóg daje łaskę, żeby w drugim człowieku zobaczyć Niego samego. Żeby w drugim człowieku zachwycić się Jego obecnością. I miałam niedawno takie doświadczenie, bardzo takie zwyczajne, kiedy podczas tankowania samochodu zapytałam pana, który mi pomagał, czy lubi tę pracę, jak mu się pracuje. I od tego pytania wywiązała się nieprawdopodobna rozmowa, która skończyła się tak, że ten człowiek dziękował mi, że zobaczyłam w nim człowieka, że zobaczyłam w nim osobę, że mogliśmy wymienić tych kilka zdań życzliwości. Ja mu trochę też powiedziałam o Jezusie, ale to już zostawmy.
po prostu mogliśmy się spotkać i pomyślałam o tym, ile razy jest tak, że przegapiamy tę okazję, żeby po prostu być, żeby zobaczyć kogoś, kto jest w sklepie, zobaczyć sąsiadkę, zobaczyć koleżankę czy kolegę w pracy, zobaczyć swojego brata, zobaczyć kogoś na ulicy, zobaczyć kogoś w tramwaju czy w metrze, czy gdziekolwiek jesteśmy, zobaczyć człowieka w człowieku. Ja po tym spotkaniu wiedziałam, że tam był odblask Boga. I po wielu adwentowych spotkaniach, kiedy starałam się mieć takie bardziej uważne i czujne serce, wiedziałam, że spotykałam właśnie Jego. Że nawet wtedy, kiedy jemy, nawet wtedy, kiedy gotujemy, nawet wtedy, kiedy stoimy w kolejce, jeszcze załatwiając różne sprawy przed Wigilią, może się wydarzać Boże Narodzenie. I tego życzę sobie i Wam, żeby w tym czasie, który wciąż mamy, mieć taką czujność, taką uważność i takie pragnienie spotykania twarzy Boga w drugim człowieku i takiej bliskości z plecami Boga, bo w końcu chcemy iść za Nim. I te plecy to nie są plecy, które odwracają się od nas, bo nas nie chcą, to jest jasne. To są plecy, które nas wyprzedzają, o które my możemy się oprzeć, na które czasami nawet możemy się wspiąć i iść na barana, jak takie małe dziecko, które wskakuje i wtedy widzi więcej. I tego naprawdę życzę sobie i Wam. Miejcie się dobrze, miejcie piękny czas. A z okazji Narodzenia Pańskiego, które już tuż, tuż, życzę, żebyśmy zawsze byli w tej samej okolicy, co Jezus. Bo mnie też bardzo poruszyło to słowo, że w tej samej okolicy przebywali w polu pasterze. Oni po prostu robili swoje. Oni po prostu wykonywali swoje obowiązki. I żebyśmy my, robiąc swoje, będąc tym, kim mamy być, byli w okolicy Pana. Bo Pan nas będzie zawsze uprzedzał. I On zawsze będzie chciał przychodzić ze swoim pokojem, ze swoją miłością, ze swoim światłem i z wyrwaniem nas z każdej niewoli. Bo dla Niego nie ma nic niemożliwego. On już zrobił wszystko. I teraz tylko pozwólmy Mu działać, oddajmy Mu swoją wolność i chciejmy iść za Nim. I nic wtedy nie stracimy, a zyskamy wszystko. Pozornie, może będziemy z czegoś ogołoceni, ale realnie i prawdziwie zwyciężymy. Bo On jest drogą, On jest prawdą, On jest życiem. Wszystkiego dobrego Wam życzę i widzimy się w stosownym momencie. Trzymajcie się, cześć!